Właściwe prowadzenie plantacji od momentu posadzenia czy wysiania nasion przez cały okres wegetacji, tu mam na myśli właściwą ochronę, jest bardzo ważne, ponieważ jednym z elementów jest uzyskanie wysokich plonów, natomiast drugim bardzo ważnym czynnikiem jest to, aby ten plon, który zbierzemy, był w dobrej zdrowotności, w dobrej kondycji, o parametrach pozwalających na długie przechowywanie. Właściwe ułożenie programu ochrony jest niezwykle istotne. Zastosowanie preparatów o szerokim spektrum działania, takich jak Skorpion, bardzo dobrze wpisuje się tutaj w tą strategię. W swoim składzie zawiera dwie substancje czynne. Jest to technologia Amistar z dołączonym drugą substancją, mianowicie difenokonazolem. Połączenie tych dwóch substancji w odpowiednich proporcjach daje bardzo dobre działanie, zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne. Działa zarówno kontaktowo, wgłębnie, jak i systemicznie. Czyli można powiedzieć, że posiada wszystkie formy aktywności substancji czynnych w roślinie. To pozwala na sprawne i dobre wyeliminowanie patogenów, które pojawiają się na naszych uprawach. Produkt Skorpion uzyskał rozszerzenie rejestracji. Dzisiaj możemy go zastosować do ochrony truskawki przeciwko mączniakowi prawdziwemu. Również plantatorzy maliny mogą zastosować ten produkt przeciwko chociażby antraknozie czy zamieraniu pędów malin. I co ważne, przeciwko rdzy maliny, chorobie, która od jakiegoś czasu, roku, dwóch, stanowi duże zagrożenie. I właśnie Skorpion dołączył do wąskiego grona preparatów, które przeciwko tym chorobom bardzo dobrze się sprawdzają.